Mi Tartarabić żył w latach 1828-1899. Był on chłopem pochodzącym z małej serbskiej wioski Kremna. Nie potrafił pisać ani czytać. Jednak jego nazwisko krążyło cały świat za sprawą proroczych wizji, które miewał i o których opowiedział swojemu ojcu chrzestnemu, prawosławnemu duchownemu Zacharemu Zacharyczowi. Ten zapisywał wszystko w swoim notatniku, który niestety nie ocalał w całości, gdyż uległ uszkodzeniu w roku 1943 podczas pożaru jego rodzinnego domu. Mi Tartarabić przewidział obie wojny światowe, szereg wydarzeń dotyczących jego rodzinnej Serbii oraz pozostawił wizję czasów, w których żyjemy obecnie, a także tych dotyczących III wojny światowej. Jego wizje były bardzo precyzyjne i pozbawione alegorii. Wyrażał je jasnym językiem i mając na uwadze, jak dobrze przewidział wydarzenia, które są już za nami, tym bardziej interesujące wydają się te, które dopiero mają nadejść. Należy pamiętać, że wszystkie proroctwa, które tutaj przytoczę, są zapiskiem rozmów Mi Tartarabicia z jego ojcem chrzestnym. Dlatego zwroty ty i twoi dotyczą właśnie jego ojca chrzestnego, Zacharicza. Natomiast mówiąc my, Tarabicz ma na myśli Serbów. Przejdźmy zatem do przepowiedni. Oto, co Tarabicz powiedział na temat okresu tuż przed oraz samej pierwszej wojnie światowej. Po zamordowaniu króla i królowej, Aleksandra i Dragi Obrenowicz, do władzy dojdą Karageorgiewicze. Potem znowu zaczniemy wojnę z Turkami. Cztery chrześcijańskie państwa zaatakują Turcję i nasze granice znajdą się na rzece Lim. A potem zaatakujemy i zemścimy się na Kosowie. W roku 1903 Aleksander i Dragi Obrenowicz zostali zamordowani przez ich własną gwardię, a władcą Serbii został Petar Karageorgiewicz. W roku 1912 wybuchła pierwsza wojna bałkańska między aliantami – Serbią, Grecją, Bułgarią i Czarnogórą, a Turcją. Wojnę wygrały wojska alianckie, a granice Serbii przesunęły się do rzeki Lim oraz odebrała ona Turkom Kosowo. Oto, co Tarabicz mówił dalej. Wkrótce po tej wojnie rozpocznie się kolejna, wielka wojna, w której zostanie przelane wiele krwi. Gdyby ta krew stała się rzeką, ogromny kamień o wadze 300 kg zostałby z łatwością przetoczony przez jej prąd. Zaatakuje nas potężna armia zza rzeki, trzykrotnie większa od naszej. Zniszczą wszystko, co będzie na ich drodze. Dotrą daleko w głąb naszego kraju. Nadejdą dla nas ciężkie czasy. Nasza armia prawie się podda, ale potem dowództwo przejmie inteligentny człowiek na czarnym rumaku i zawoła: naprzód, do zwycięstwa mój ludu. Naprzód, bracia Serbowie. Nasza armia obudzi się do życia. Jej duch bojowy rozbudzi się i nieprzyjaciel będzie ścigany aż za rzekę. Co na to historia? Otóż w 1914 roku Cesarstwo Austro-Węgier wypowiedziało wojnę Serbii. Ta regionalna wojna wkrótce przekształciła się w pierwszą wojnę światową. Początkowo Austria zajęła północno-środkową część Serbii, ale kiedy dowództwo przejął generał Aleksander Mišić, serbska armia wyparła wojska austriackie za rzekę Dinę. Potem, mówi dalej Tarabicz, jeszcze większa armia nadejdzie z północy i rozdepcze nas. Nasz kraj zostanie zdewastowany. Będziemy masowo umierać z głodu i chorób. Przez 3 lata Serbia będzie żyła w kompletnej ciemnicy. W tym czasie nasza okaleczona armia będzie za granicą. Zatrzymają się w miejscu otoczonym morzem, a będą ich żywić i pielęgnować przyjaciele zza morza. Potem ich rany zasklepią się i wrócą statkami. Uwolnią Serbię i wszystkie terytoria, gdzie żyją nasi bracia. W grudniu 1915 roku Niemcy zaatakowały z północy i Serbia została pokonana.
rząd oraz armia serbska uciekły na grecką wyspę Korfu. Po przegrupowaniu i odzyskaniu sił, armia odpłynęła do Salonik, gdzie utworzyła nowy front. Po ciężkich walkach Serbia została wyzwolona i zjednoczona z innymi narodami południowych Słowian. Powiem ci jeszcze jedną rzecz, ojcze. Dokładnie w dniu twojego chrztu do Kremna przyjdzie armia najeźdźców i pozostanie tam przez 3 lata. Odejdzie tego samego dnia, w którym przyjdzie, w dniu świętego Łukasza. Ale ty nie doczekasz końca wojny. Umrzesz w ostatnim roku Wielkiej Światowej Rzezi. Obie wojny, pierwsza z Turkami i ta wielka, w której weźmie udział cały świat, zabiorą dwoje twoich wnucząt. Jednego przed twoją śmiercią, a drugiego tuż po niej. Niemcy weszli do Kremnej w dniu świętego Łukasza i dokładnie tego samego dnia, 3 lata później, została ona wyzwolona. W ostatnim roku I wojny światowej Mitar Tarabić zmarł. Co ciekawe, przewidział on również dzień oraz godzinę swojej śmierci. Tego dnia, kosząc zboże na polu, kazał wnukowi wezwać księdza, by ten odśpiewał nabożeństwo żałobne. Ksiądz przybył na miejsce, ale zobaczył Tarabicia pracującego w polu. Rozgniewany wyruszył w drogę powrotną, ale nim zdążył wrócić do siebie, doniesiono mu, że Mitar Tarabić zmarł. Oto, co Tarabić mówił o wydarzeniach poprzedzających II wojnę światową oraz o samej wojnie. Wysłuchaj mnie, mój ojcze chrzestny. Po pierwszej wielkiej wojnie Austria zniknie, a Serbia będzie tak duża jak prawdziwe królestwo. Będziemy żyli razem z naszymi północnymi braćmi. W 1918 roku rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgierskie. Z końcem tego samego roku powstało państwo o nazwie Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Przez kilka lat będziemy żyli w pokoju, miłości i dobrobycie. Ale nie będzie to trwało długo. Jadowita nienawiść nawiedzi nasz lud. Dojdzie do rozlewu krwi. Straszne. Nie wiem kiedy i czemu, ale prawdopodobnie z powodu tej nienawiści. I owszem, po kilku latach właśnie zaczęły toczyć zjednoczonych Serbów, Chorwatów i Słoweńców. W 1928 roku deputowany Czarnogóry ranił śmiertelnie w parlamencie Stjepana Radicia, przywódcę Chorwatów. Sytuacja pogarszała się z miesiąca na miesiąc, a wojna domowa zdawała się nieunikniona. Jednak w styczniu 1929 roku serbski król Aleksander zawiesił konstytucję i przejął dyktatorską władzę w celu przywrócenia jedności. Zmienił również nazwę kraju na Królestwo Jugosławii. Dalej Tarabić mówił. Potem ten siedzący na tronie zostanie zabity, pozostawiając po sobie wdowę i sieroty. Na tronie zastąpi go jego krewny i będzie starał się rządzić sprawiedliwie i dobrze opiekować się jego dziećmi. Ale ludzie nie będą darzyć go sympatią i oskarżą go o niesprawiedliwość. Zostanie zdetronizowany i uwięziony przez armię. Życie ocalał mu król i królowa Anglii. Potem na pustym tronie zasiądzie syn naszego zabitego króla, ale będzie panował tylko kilka dni. Jego żołnierze zabiorą go za morze, ponieważ nasze królestwo znowu najedzie obca armia. Cała Europa dostanie się pod panowanie Antychrysta. Król Aleksander został zabity 9 października 1934 roku. Na tronie zastąpił go jego syn Petar II. Został on wkrótce usunięty przez jego własną armię i wygnany do Anglii. 2 lata po wybuchu II wojny światowej Niemcy najechały Jugosławię. Król Petar, który przejął stery po swoim poprzedniku Petarze II, zdołał uciec przed Niemcami wraz z rządem za granicę. Oczywiście większość Europy była pod władaniem Hitlera. Na początku Rosja nie weźmie udziału w wojnie, ale kiedy zostanie zaatakowana przez wrogą armię, stawi opór.
Na rosyjskim tronie zasiada czerwony car. W roku 1941 Niemcy uderzyły na ZSRR, rządzony przez Józefa Stalina. Pojawią się tu ludzie z gwiazdami na czole. Będą rządzić regionem Usice przez 73 dni, po czym uciekając przed swoimi nieprzyjaciółmi, przekroczą rzekę Drinę. Będą to czasy głodu i wielkiego zła. Serbowie będą walczyć ze sobą i nawzajem się wyrzynać. Armia najeźdźców będzie się przyglądać nienawiści panującej wśród Serbów i śmiać się z nas. Wśród naszego ludu pojawi się niebieskooki człowiek na białym koniu. Na jego czole będzie błyszczała gwiazda. Wroga armia będzie ścigała go po całym kraju, w lasach, nad rzekami i morzem, ale daremnie. Człowiek ten zbierze potężną armię i uwolni okupowany Belgrad. Będzie ścigał nieprzyjaciela i wygoni go z kraju, który stanie się większy niż kiedykolwiek dotąd. Rosja zawrze przymierze z innymi wielkimi królestwami położonymi za morzami i razem pokonają Antychrysta i uwolnią wszystkie zniewolone narody Europy. Komunistyczna partia Josipa Broz Tity, której symbolem była czerwona gwiazda, noszona przez członków partii na czapkach, rozpoczęła walkę z Niemcami i Włochami, jako pierwsze wyzwalając region miasta Usice, który utrzymali dokładnie 73 dni. Po czym zostali zmuszeni do wycofania za rzekę Drinę. Niemcy zostały pokonane przez koalicję państw, w których skład wchodził ZSRR. Tito wjechał do Belgradu na białym koniu, czyniąc Pałac Królewski swoją rezydencją. W swoich wizjach dotyczących wydarzeń po II wojnie światowej Tarabić przewidział m.in. powstanie ONZ, wybuchy pomniejszych wojen, w tym wojny wokół Izraela, oraz lata dobrobytu i pokoju w Serbii. Pominę jednak te wizje, gdyż dotyczą one mniejszych wydarzeń i poza tym, że udowadniają celność proroctw Tarabicia, nie są szczególnie ciekawe. W dalszej części przytoczę wizje, które dotyczą zbudowania telewizora, eksploatacji ropy naftowej oraz czasów teraźniejszych i tych, które mają nadejść. Tutaj interpretację zostawiam już wam. Widzisz, mój ojcze chrzestny, kiedy świat zacznie po drugiej wielkiej wojnie żyć w pokoju i dostatku, wszystko to będzie jak gorzka iluzja, ponieważ wielu zapomni o Bogu i będą czcili tylko swoją własną ludzką inteligencję. A czy wiesz, mój chrzestny ojcze, czym jest ludzka inteligencja w porównaniu z wolą i wiedzą Boga? Jest drobiną mniejszą od kropli w oceanie. Człowiek zbuduje pudło, w którym będzie swego rodzaju przyrząd z obrazami. Przy pomocy tego przyrządu do obrazów człowiek będzie mógł zobaczyć wszystko, co się dzieje na świecie. Ludzie będą wiercić studnie głęboko w ziemi i kopać złoto, które da im światło, prędkość i siłę. A ziemia będzie płakać łzami żalu, ponieważ będzie znacznie więcej złota i światła na jej powierzchni niż w jej wnętrzu. Ziemia będzie cierpiała z powodu tych otwartych ran. Zamiast pracować na polach, ludzie będą kopać wszędzie, w złych i dobrych miejscach, ale rzeczywista siła będzie wokół nich, nie mogąc powiedzieć im: chodźcie i weźcie mnie, czyż nie widzicie, że jestem tu wokół was? Dopiero po wielu latach przypomną sobie o tej prawdziwej sile i wówczas zdadzą sobie sprawę, jak głupio postępowali, kopiąc te wszystkie dziury. Ta siła będzie również obecna w ludziach, ale upłynie dużo czasu, zanim zostanie odkryta i wykorzystana. Minie jeszcze dużo czasu, zanim człowiek pozna siebie. Będzie wielu uczonych, którzy będą sądzić poprzez swoje książki, że wiedzą wszystko i mogą wszystko. Będą wielką przeszkodą w drodze do poznania siebie, ale kiedy już ludzie posiądą tę wiedzę, wówczas zrozumieją, jakim złudzeniem było wsłuchiwanie się w to, co mówili uczeni.
Kiedy to się stanie, ludzie będą bardzo żałować, że nie odkryli tego wcześniej, bo wiedza ta jest bardzo prosta. Ludzie będą robili wiele głupich rzeczy, myśląc, że wiedzą wszystko i potrafią zrobić wszystko, nie wiedząc w rzeczywistości niczego. Mądrzy ludzie pojawią się w Oriencie i ich mądrość przekroczy wszystkie morza i granice. Ale ludzie długo nie będą wierzyli w tę mądrość i tę rzeczywistą prawdę ogłoszą kłamstwem. Ich dusze nie zostaną przejęte przez diabła, ale przez coś znacznie gorszego. Uwierzą, że ich iluzje są rzeczywistą prawdą, chociaż w ich głowach nie będzie żadnej prawdy. Tu, w domu, będzie tak samo jak na całym świecie. Ludzie zaczną nienawidzić czystego powietrza, a cała boska świeżość i całe boskie piękno skryją się w fetorze. Tu w Kremnej wiele pól stanie się łąkami i wiele domów zostanie opuszczonych, ale później ci, którzy odeszli, wrócą i będą leczyć się, wdychając świeże powietrze. W Serbii nie będzie możliwe odróżnienie mężczyzny od kobiety. Wszyscy będą nosić takie same ubrania. To nieszczęście przyjdzie do nas z zagranicy i pozostanie u nas przez długi czas. Pan młody będzie brał pannę młodą, ale nikt nie będzie wiedział, kto jest kim. Ludzie będą zagubieni i z dnia na dzień będą postępować coraz bardziej bezsensownie. Ludzie będą rodzić się, nie wiedząc, kto był ich dziadkiem lub pradziadkiem. Ludzie będą myśleli, że wiedzą wszystko, ale nic nie będą wiedzieli. Serbowie oddalą się od siebie i będą mówić: nie jestem Serbem. Bezbożność przeniknie nasz naród i pójdzie do łóżka z serbskimi siostrami, matkami, żonami. Spłodzi takie dzieci, że wśród Serbów będzie to najgorsze potomstwo od początku świata. Tylko słabeusze będą się rodzić i nikt nie będzie wystarczająco silny, aby dać życie bohaterowi. Kiedyś znikniemy z naszych ziem, pójdziemy na północ, a potem, kiedy zdamy sobie sprawę z własnej głupoty, wrócimy. Kiedy wrócimy, zmądrzejemy i wygnamy bezbożnika w imię Boga, tak, że już go więcej nie zobaczymy. Cały świat opanuje dziwna zaraza i nikt nie będzie mógł znaleźć na nią lekarstwa. Wszyscy będą mówić: wiem, 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 bo jestem uczony i mądry. Ale nikt nic nie będzie wiedział. Ludzie będą myśleli i myśleli, ale nie będą potrafili znaleźć właściwego leku, którym byłaby boska pomoc wokół nich i w nich samych. Człowiek uda się do innych światów i znajdzie tam martwe pustynie i wciąż, niech mu Bóg wybaczy, będzie myślał, że wie lepiej niż sam Bóg. Nie zobaczy tam nic z wyjątkiem wiecznego spokoju Boga. Ale odczuje swoim sercem i duszą ogrom piękna i mocy Boga. Ludzie będą jeździć pojazdami po księżycu i latać do gwiazd. Będą szukać życia, ale życia podobnego do naszego nigdzie nie znajdą. Ono tam będzie, ale oni nie będą w stanie go pojąć i rozpoznać, że to jest życie. Ten, który tam idzie, niech mu Bóg wybaczy, nie wierząc w Boga, jak przystoi honorowemu i uczciwemu człowiekowi, kiedy wróci, powie: o wy ludzie, którzy wymawiacie imię Boga z wątpliwością, idźcie tam, gdzie ja byłem. I wtedy zobaczycie, co znaczy boski umysł i moc. Im więcej ludzie będą wiedzieli, tym mniej będą kochać i opiekować się innymi. Nienawiść będzie tak wielka między nimi, że będą ich bardziej obchodzić ich urządzenia niż krewni. Człowiek będzie bardziej polegał na swoich urządzeniach niż na swoim najbliższym sąsiedzie. Wśród ludzi narodu z dalekiej północy pojawi się mały człowiek, który będzie starał się nauczyć ludzi miłości i współczucia, ale wokół niego będzie wielu hipokrytów i stąd dozna on wielu wzlotów i upadków.
Żaden z tych hipokrytów nie będzie chciał wiedzieć, czym jest rzeczywiste ludzkie piękno. Ale jego mądre księgi i wszystkie słowa, jakie wypowie, pozostaną i wtedy ludzie zobaczą, jak się sami oszukiwali. Ci, którzy będą czytali i pisali różne księgi z liczbami, będą myśleli, że wiedzą najwięcej. Ci wyuczeni ludzie pozwolą, by ich życie toczyło się zgodnie z obliczeniami i będą żyli i czynili dokładnie tak, jak im te liczby powiedzą. Wśród tych wyuczonych ludzi znajdą się źli i dobrzy. Ci źli będą czynić zło, zatrują powietrze i wodę i zasieją pomór na morza, rzeki i ziemię. I ludzie zaczną nagle umierać z powodu różnych dolegliwości. Ci dobrzy i mądrzy dostrzegą, że ta cała praca i wysiłki nie są warte grosza i że prowadzą do zniszczenia świata. I zamiast poszukiwać mądrości w liczbach, zaczną jej szukać w medytacjach. Kiedy zaczną więcej medytować, zbliżą się do mądrości Boga. Ale będzie już za późno, ponieważ ci źli zdążą już spustoszyć całą ziemię i ludzie zaczną masowo umierać. Potem ludzie zaczną uciekać z miast na wieś i będą szukali gór z trzema krzyżami. I tam wewnątrz będą w stanie oddychać i pić wodę. Ci, którzy uciekną, ocalą siebie i swoje rodziny, ale nie na długo, ponieważ dojdzie do wielkiego głodu. Będzie dużo żywności w miastach i wsiach, ale będzie ona zatruta. Wielu będzie ją jadło z powodu głodu i umrą natychmiast. Ci, którzy będą pościć do końca, ocaleją, ponieważ Duch Święty ocali ich i będą blisko Boga. Najwięksi i najbardziej rozgniewani uderzą w najpotężniejszych i najbardziej rozwścieczonych. Kiedy wybuchnie ta okropna wojna, biada armiom, które będą latać po niebie. Lepiej będzie tym, którzy będą walczyć na ziemi i wodzie. Ludzie prowadzący tę wojnę będą mieli swoich naukowców, którzy wymyślą różne dziwne kule armatnie. Kiedy one wybuchną, to zamiast zabijać, rzucą zaklęcie na wszystko, co żyje, ludzi, armię i zwierzęta. To zaklęcie uśpi ich i będą spali zamiast walczyć, ale później wrócą do zmysłów. My nie będziemy walczyć w tej wojnie, ale inni będą toczyć bitwy nad naszymi głowami. Palący się ludzie będą spadali z nieba nad pożegą. Tylko jeden kraj na końcu świata, otoczony wielkimi morzami, tak duży jak nasza Europa, będzie żył w pokoju bez jakichkolwiek kłopotów. Ani w nim, ani ponad nim nie eksploduje żadna kula armatnia. Ci, którzy uciekną i skryją się w górach z trzema krzyżami, znajdą tam schronienie i zostaną ocaleni, by żyć dalej w obfitości, szczęściu i miłości, ponieważ nie będzie już więcej wojen.